skały, których nie ma na mapie. Przeoczenie map CZ czy dywersja Make Peace, Not War. Na południe od Jesiennika, w pobliżu miejscowości Bela, przy przystanku autobusowym dowożącym turystów do niebieskiego szlaku prowadzącego do wysokiego wodopadu na zimnym potoku, rozpoczyna się reaktywacja zapomnianego kompleksu skalnego. Okolice hotelu Edward, gdzie przy wejściu pręży się niedźwiedź, symbol Rosji. Przypadek? W sąsiedztwie strumyk szumi zwolna, drzewami szumi las. Strumyk to studeny, to znaczy zimny potok i swój urok ma. To na nim znajduje się wysoki wodopad, do którego prowadzi niebieski szlak. Zbaczam w lewo, wybieram nieoznaczoną ścieżkę i po ponad 100 metrach dochodzę do miejsca, gdzie w zieleni ginie mało uczęszczona ścieżka prowadząca na szczyt skalnatego. Nie korzystam z tej opcji. Idę dalej. Obchodzę szczyt i w tym miejscu odpalam drona. Aby wyśledzić skrytą w lesie formację skalną o mocno militarnym profilu. Tubylcy określają ją mianem Napoleon i Ney oraz wirusy. Wróć, wiarusy. Ale mogą to być orkowie lub zwyrole Putina. Kwestia interpretacji i kwestia dowodzenia. Na przykład ozok i zakuty łeb. Czy Szojgu i zwyrol. Opcji jest dużo. Kombinujcie. Oto słynne kamienie milowe, bogate w minerały, które mogą prowadzić donikąd. Jest też ruski piekur zbierający fanty. Prawdopodobnie element obrony przeciwlotniczej. Zakątek dla skałowłazów, na którym mucha nie siada. Punkt dowodzenia z widokiem na pole walki. Tylko dać znak ręką i hurra!